Warszawsko-Pomorskie Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii to pomysł Tomasza Szymańskiego na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży nauk przyrodniczo-matematycznych. Na temat szczegółów tego pomysłu rozmawiał z kandydatem do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej Grudziądza, obecnym sekretarzem miasta Piotr Wasiak. Zapraszamy na rozmowę. Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Wasiak z tej strony. Moim Państwa gościem jest sekretarz miasta Grudziądza, radny Sejmiku Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego i kandydat numer 4 Platformy Obywatelskiej w wyborach do parlamentu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Porozmawiajmy o Pana najnowszym pomyśle. No właśnie, jaki to pomysł? Jest to pomysł, który tak jakby wykluwał się od 4 miesięcy, także to nie jest pomysł, który został wykreowany na potrzeby kampanii wyborczej. Nawet skala tego pomysłu nie umożliwiłaby nam, powiedzmy, przekształcenie go na potrzeby, powiedzmy, dwutygodniowej kampanii. Cóż to za pomysł? Ideą pomysłu jest kreowanie... popularyzacja nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk fizycznych, chemicznych, matematycznych w obiekcie, który mam nadzieję już w niedługim czasie poddany zostanie studium wykonalności. Będzie to Kujawsko-Pomorskie Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii. Bardzo długa nazwa, ale też nad tą nazwą będziemy pracować, ponieważ chcemy, żeby projekt ten został wykorzystywany przez inne województwa w Polsce, a nasz projekt będzie pilotażowym. Z informacji, które posiadam zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, a także od grupy profesorów, którzy tworzą tą grupę pilotażową, jest to jedyny taki projekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, który będzie realizowany. Proszę mi powiedzieć o genezie. Tak jak powiedziałem, 4 miesiące temu zadawałem sobie pytanie, dlaczegoż to w Grudziądzu nie można zlokalizować astrobazy. Szumne inwestycje, kilka otwarć w województwie kujawsko-pomorskim. No i zaczęły się moje rozmowy, które prowadziłem z marszałkiem, z dyrektorami departamentu w Urzędzie Marszałkowskim i odpowiedź była bardzo prosta. Jesteście miastem, macie dostęp do nowoczesnych technologii, macie pracownie komputerowe, internetowe, doskonale wyposażone. Astrobaza jest dedykowana wyłącznie do małych miast, do gmin, tam gdzie dzieci mają ograniczony dostęp. Dlatego też od razu zrozumiałem, że o astrobazę jako taką zawalczyć dla Grudziądza się nie da. Ale nie porzuciłem tematu. Zacząłem się interesować, jak spowodować przekonanie marszałka do tego, że może inny obiekt w połączeniu z astrobazą byłby dedykowany dla Grudziądza. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać wspólnie z panem Czesławem Wicnerem, dyrektorem Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim. Cóż można zrobić? Mieliśmy dwie koncepcje. Albo zmodernizować istniejące obserwatorium planetarium astronomiczne przy Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu, określonym nakładem pieniężnym, ponieważ tam trzeba było praktycznie nie dość, że wymienić urządzenia, ponieważ ich wiek szacowany jest na 30 lat, także technologiczny postęp już wyklucza używanie tych urządzeń, ale trzeba było ponieść bardzo duże nakłady finansowe na modernizację samych obiektów. Dlatego zaczęliśmy się zastanawiać, czyżby nie warto było wykonać nowego obiektu gdzieś w Grudziądzu. Pomysł narodził się również całkiem przypadkowo, czy by nie warto było zlokalizować przewidywanej tej inwestycji w rewitalizowanym obszarze nadwiślańskim. Tym bardziej, że według opinii specjalistów południowo-zachodnia część nieba, właśnie z tej strony, nie będzie nam prześwietlała obserwacji nieba. Dlatego też naukowcy, astronomowie stwierdzili, tak, to jest to miejsce, wokół tego miejsca róbmy analizę, próbujmy myśleć, co tam można stworzyć. Astrobaza wiemy, że będzie, bo jest to integralny pomysł, integralna część tego pomysłu. Po kolejnych konsultacjach, przez wakacje trwających, doszliśmy do wniosku, że warto byłoby zbudować nowoczesne pracownie technologiczne w oparciu o fizykę, o chemię, o matematykę i o nauki przyrodnicze. Doszedł kolejny pomysł, żeby formalnie zainteresować tym obiektem nie tylko Grudziądzan albo mieszkańców powiatu, ale spróbować implementować to na mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Z dwóch powodów. Z racji pierwszej, że Grudziądz nie ma jednostki organizacyjnej o randze województwa, jest tylko oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego. Przekonywałem marszałka, że Grudziądz jako miasto prezydenckie powinno mieć siedzibę
tego typu jednostki organizacyjnej na miejscu. I tutaj marszałek przyznał mi również rację, że warto wokół właśnie tego typu idei i pilotażowego pomysłu zbudować to w Grudziądzu. I zaczęliśmy już myśleć o większym rozmachu. Tym bardziej, że pan marszałek Piotr Sałbecki jest biologiem, także też nie musieliśmy go do zasadności tego naszego pomysłu wiele przekonywać. Doskonale wszyscy wiemy, że z naukami ścisłymi w szkołach średnich jest różnie, prawda? Spada ilość, powiedzmy, inżynierów, którzy opuszczają polskie uczelnie, a matematyka dopiero po 27 latach trafiła jako przedmiot obowiązkowy na matury. Także zdajemy sobie sprawę z potrzeb dalszej edukacji w tym kierunku. Dostaliśmy zielone światło, marszałek powiedział, proszę mi przygotować jakąś wstępną koncepcję tego waszego pomysłu. Zaczęliśmy zbierać ludzi, którzy mieliby doświadczenie, pomysł, w jaki sposób ten, powiedzmy, naszą ideę zmaterializować. Dobraliśmy do tej naszej grupy roboczej dwóch profesorów, którzy mają doświadczenie, ponieważ tworzyli Centrum Hevelianum w Gdańsku oraz Centrum Kopernik w Warszawie. Także lepszych specjalistów znaleźć nie można było. I wokół grupy tak doświadczonych, zacnych profesorów zaczęliśmy zastanawiać się nad poszczególnymi etapami i poszczególnymi, powiedzmy, elementami tego centrum. Jaki wymiar finansowy? Bazujemy oczywiście na szacunkach, ponieważ dopiero studium wykonalności, jakie zlecimy na przełomie jesieni, powie nam naprawdę, ile to może kosztować. Z szacunków, jakie mamy, koszt przedsięwzięcia z punktu widzenia budowlanego, a to będzie obiekt około 1000 metrów kwadratowych, oraz wyposażenie pracowni chemicznych, fizycznych, biologicznych, to jest rzędu 8,5 do 10 milionów złotych. Czy dofinansowanie Unii Europejskiej wchodzi w grę? Inaczej bym się za to nie zabierał. Tym bardziej, że z marszałkiem województwa, jeżeli toczy się rozmowy już tak szczegółowe, to pierwszym pytaniem jest takie, z jakich środków, z jakich programów, z jakich osi będziemy to finansować. I tak się złożyło, że kolejny program, powiedzmy, ta kolejna edycja środków unijnych na 2014-2020 będzie dotyczyła innowacyjności. A to jest nic innego jak innowacyjność. Ten projekt, który my chcemy zrealizować, to jest właśnie nowoczesna technologia, to jest innowacyjność, także w tym kierunku będziemy z tych osi, właśnie z tego nowego programu operacyjnego czerpać będziemy finanse. Do kogo dedykowane jest to centrum? Kierujemy to centrum dla dzieci i młodzieży od 3 do 16 lat. Tam dzieci poprzez zabawę będą się uczyły, będą mogły odbywać zajęcia teoretyczne, a za chwilę przechodzić do pracowni tych dobrze wyposażonych w najlepsze światowej klasy urządzenia i tam też łączyć teorię z praktyką. Czy każdy dzieciak będzie miał dostęp do tego centrum, niezależnie skąd pochodzi, z którego miejsca naszego regionu i oraz od zasobności portfelu? Absolutnie, oczywiście. Ideą kujawsko-pomorskości tego obiektu ma być to, że każdy mieszkaniec województwa będzie mógł przyjść, dowiedzieć się czegoś z dziedziny fizyki, z dziedziny astronomii, tak? Dlatego taka jest idea, jak najszerzej. To będą grupy zorganizowane, ale to też chcemy zapraszać do takich centrów rodzice i dzieci, żeby mogli wspólnie obcować z tą nauką w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Wiemy, gdzie to centrum stanie, ale czy już wiemy, jak ono wygląda? No i tutaj będzie bardzo duże zadanie dla ewentualnego projektanta, który ma nam przygotować wizualizację. Tak jak powiedziałem, będziemy przygotowywali studium wykonalności tej inwestycji, ale tak jak przewidujemy, centrum ma powstać wzdłuż rewitalizowanych błoni nadwiślańskich i musi ono odpowiadać temu pięknemu wyglądowi naszych spichrzy. Także tutaj będzie nie lada wyzwanie, jak to połączyć, tą nowoczesność z tradycją. I tutaj zobaczymy, jaka jest, powiedzmy, twórczość naszych projektantów. Zakładając mało optymistyczny scenariusz dotyczący wyborów parlamentarnych, rzecz jasna dla pana, czy ten pomysł nie zniknie gdzieś w pana szufladzie? Absolutnie nie, moja szuflada jest duża i z reguły moje dokumenty nie znikają z szuflad. Tu nie chodzi już tylko o pomysł wyborczy. Ja chcę, żeby moje dzieci mogły pójść, nie jeździć gdzieś do innych miast, tylko pójść po prostu, pojechać sobie rowerem, bądź autobusem, tramwajem czy samochodem i w Grudziądzu korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii. Także na pewno tego pomysłu nie porzucę. Ba, z pozycji posła będzie mi jeszcze lepiej, ponieważ będę, tak jak to powiedziałem, będę łącznikiem pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, gminami, miastem Grudziądzem, a województwem,
ale tutaj też będę starał się wypromować ideę tego naszego centrum w Warszawie, ponieważ w programie Platformy Obywatelskiej, z którą to platforma i ja również idziemy do wyborów, są również zasugerowane budowy tego typu centrów rozwojowych. I jeżeli uda mi się, no zakładam, że uda mi się uzyskać dobry wynik w wyborach parlamentarnych, to przedstawię panu premierowi Tuskowi taką naszą koncepcję, która już będzie, powiedzmy, na takim etapie, że będzie można mówić o szczegółach. I być może implementujemy ten nasz pomysł na inne miasta w Polsce. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego w nadchodzących wyborach. Dziękuję panu, dziękuję państwu.